Ale moi drodzy, witam bardzo serdecznie w tym odcinku. Wrócimy do szkoły, tak jak i wy, moi drodzy. Chcę was wspierać w tym ciężkim czasie, że wszyscy wrócili do szkoły. My również dzisiaj z moimi przyjaciółmi wrócimy do szkoły, ale w gierce. I odcinek naprawdę wyszedł mega śmiesznie, także oglądajcie film do końca. Zapraszam serdecznie na Palion Style, zakupujcie świetne ciuszki. Moi drodzy, patrzcie co dla was mam. Cała wyprawka szkolna w jednym boksie. Możecie już zamawiać oczywiście na Palion Style. Czyli plecak, worek, plan lekcji, 8 zeszytów, 4 paczki naklejek na zeszyty oraz piórnik. Wszystko możecie już kupić na Palion Style. Najbardziej oczywiście czekaliście na plecak, który posiada mojego skina, logo Palion Style. Takie specjalne na zawieszki z lwami. Z tyłu mamy idealne wyprofilowanie na plecki, jeżeli macie po prostu ciężki plecak, żeby was nic nie bolało i żebyście mogli nosić tonę książek albo zeszytów Paliona. Są również odblaski z boków oraz z tyłu, żebyście byli bezpieczni wszędzie. Oczywiście piórniczek jest cały wyposażony. Również są dwa rodzaje zeszytów, a tak się prezentuje drugi. Także widzowie, śpieszcie się, bo jest promocja na boksa całego. Oczywiście link macie w opisie. Panowie, pierwszy dzień szkolny. Jedziemy autobusikiem do szkoły. Jak się cieszą wszyscy, bo ja ale radość. Daj pan spokój. To ci dał prawo jazdy na... Co ty robisz? Nawet nie za... O, ja też. co ty się... Wręcz tego nie za... Many, myślisz, że mam szansę. Że co, że zdasz? A, u niej ty masz. A ty u niej masz szansę. Jak nie mam? Dobra, to wypasz. Nie zabijaj jej! Dajcie mi zagadać, ja jaka jest poturbowana, boli ją brzuch. Nie, zostawcie ją, pójdziemy, chodźmy na lekcję. Pogłaszcie w lekarza. My złapiemy pierwsze jedynki. Dobra, ale co wy tak biegacie? Powoli znowu, się wchodzi po szkole. Znowu do tej szkoły, dobra, powoli. Nie, to nie ta klasa. Panowie, jest dzwonek był, spóźnimy się, szybko. To było chyba tam. Ona, a pajam, boli brzuch dalej. Hej, ten czemu? Daj, dobrze, tak dostało. O, to jest tu, jesteśmy? Tu? O, dzień dobry, panie. Dzień dobry, uczniowie, zapraszam do siebie tutaj, proszę usiąść. Jasne. Na początek sprawdzimy sobie obecność. Pomyliły ci się ławki, kolego. Ej, kujonie, jak ty wyglądasz? Nie robisz awantur. Okularki ci złamać? Kujona. Złamasz się? Proszę, oddaj mi, dobra, to chociaż śniadanie oddaj. Oddaj mi momencie. Śniadanie swoje. Bo dobrze. Kolega z lewej strony. Cieszę się, że macie tyle energii na początku roku szkolnego. Mam nadzieję, że każdy z was zdano do następnej klasy. Witamy bardzo serdecznie tutaj oczywiście Adriana, który po raz czwarty jest tutaj w tej klasie. Witam. To ile ty masz lat? Przepraszam, bo czwarty raz, tam nie ma dress code'u. On nie ma mundurka. Co, że mogę zadać pytanie? Tak, kto panu tak ściany pomazał? Właśnie, to jest dziwne. A czemu ja tu jestem? Jak coś to nie byłem ja. Właśnie podejrzewam inną osobę. Ale dobra, sprawdzimy obecność. Więc tak, Paweł Palion. Jorzek jest na końcu. Tu. Jorzek jest, dobrze. Okej. Okay. Tost, tak zapisany w dzienniku, dziwne. Tak? Jakiś szypior! Ale debil! Pana, tu jest moja deska, mogę... Cześć! Jestem. Jest! Jakie cześć? Jak się do nauczyciela wchodzić? Właśnie, ono mundurka nie ma! Proszę pana! Jakie kurde, proszę pana! My na ty jesteśmy! Widzę, tutaj straciliśmy jednego ucznia, aczkolwiek nie przejmujemy się. Proszę siadać, panie Szczypka! Siadam. Czy to jest lekcja biologii? Oczywiście, że tak. Zacznijmy od zadawania pytań. Może mamy chętnego do tablicy? Ja! O, Falion, bardzo się cieszę. Do tablicy, proszę zrobić. Ja nie mogę, przecież Dave się zgłaszał. Yes. No, ale nie bierzemy chętnych, tylko bierzemy tutaj oczywiście osoby, które miały najgorsze. Dzień dobry, klaso, ukłony. Pytanie pierwsze, jak nie znasz, to masz jedynkę. Co? Pytanie pierwsze. PSO powinno być! Co? No PSO na początku powinno być, nie tak od razu. Ale PSO było wczoraj na rozpoczęciu, gdzie moje pierwsze w szkole. Przecież mama mnie zabije, dobra. Więc pytanie dla ciebie. Pierwsze, istnienie w którym ludzkim układzie pokarmowym flory bakteryjnej to? Symbioza, apotoza, konwe... Co to za trudne pytanie? Ale pan nawet nie wie, o czym mówi. Jak ja to mam odpowiedzieć na to? Dobra, to pała będzie dla ucznia. Nie. Czekaj, ja usiądę, zapiszę. Ej, ale ja jeszcze nic nie powiedziałem. Ja jeszcze nic nie powiedziałem, symbioza. Czy nie zdałeś, widzisz? Wziąłem sobie z pierwszej łapki, żebyś wiedział następny raz. Dobra, taki cwaniak jesteś, teraz kanapka idzie. Panie profesorze, ja przygotowany jak nigdy wcześniej. Dziękuję. Zapraszam pytanie do pana Szczypki. Walić kujona! Walić go! Ej, co to ma być? Dostałem samolotu! Torbacz, sak, waleń czy obleniec? Ale jakie zwierzę? Dziobak. Jeszcze raz, ABCD. Dziobak to ssak, czy to jest ryba, czy padleniec? Czy kombi? Tak, i debil, nie, się gapi. To jest ssak.
To jest tak, dobrze, szósteczka szybka. Ej, nie mogę. Ogólnie dostaliśmy zalecenie od komisji uczniowskiej, żebyśmy więcej wychodzili na świeże powietrze, ponieważ cały dzień siedzieliście w te wakacje przy komputerze. Czy to prawda? Nie. No nie, nie. To zapraszam, żeby wychodzimy teraz. Co robi? W tym momencie. Na dwór? A co na tym dworze się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Mam klejona! Chłopaki, chłopaki! Co tu się dzieje? No nie wiem, co tu się wydarzyło. Dobrze, zapraszam bardzo serdecznie do tego drzewa, porozmawiamy sobie o nim. Jak widzicie, mamy tutaj jasną korę. Jasna kora jest bardzo fajna, ponieważ gdybyście byli kiedyś w lesie, co wy robicie? No i przez to, że to drzewo jest takie jasne, nazwane jest brzozą. I przez to, jak będziecie w lesie, to brzoza jest idealna do rozpalenia ogniska. Widzieliście o tym? No, Minecraft, to nie brzoza, panie nauczycielu. No, też mi się tak wydaje. To jest brzoza, to jest brzoza. Jak to jest brzoza, to ja nie mam odpowiedzi. To jest Alojzy Bomber. Pokażę wam krzaki, pokażę wam krzaki. To jest żywopłot, tak? O. Ja lubię. Tak naprawdę to jest żywopłot, który pochodzi z Japonii. Co? A wiecie, jakie rzeczy, jakie owoce są z Japonii? Ej, patrz, Kujona, wyrósł z drzewka. Panie Kujonie! O, dobrze mu tak! Uśmiech! Jest. Wypad, Kujonie, stąd. Jeden z drugim, szereg zbiórka. Ej, był dzwonek. O, panie nauczycielu, nie tak dzwonek ten, nie bimie. Nauczyciela. Aha, a kiedy to już pan popowiadał już, o tu ja. Widzę, że wam się lekcja biologii podobała, tak? Zapraszamy teraz, wracamy do szkoły. Chodźcie za mną. Ale czemu do szkoły? A przerwa kiedy jest na kanapie? Pomyliwie. Kujonie! To znowu wracamy na biologię? Nie, teraz mamy inną lekcję. Proszę pana. Ale ja pan idę z koleżanką do classrooma. Ale pan krąży. O, gdzie WF mamy? No tak, długa lekcja była WF. Przecież pan nie wygląda, jakby pan w WF grał. Ja nie będę biegał. Palić WF. Ja tutaj spokojnie. Dobrze, ja od czego zaczynamy? Ja sobie baseballowe, mogę sobie podbijać. Ogólnie słyszałem, że niedługo będzie rekrutacja do... Co się dzieje? A to jest wolna lekcja? Wolna lekcja WF-u? Oczywiście, tylko bez telefonów. Ej, what? Gdzie ty na... Żarty się skończyły. Te Indiana Jones, zaraz do dyrektora pójdziesz. Do dyrektora, w tym momencie. Ała, ale nie za... Ej, co to by? Ej, co to było? Panie, co ale to by... Ale upokadzenie. Ja nie mogę. Kujona. Panie Kujona. Gacie mu ściągnęli, nie mogę. Zawsze chciałem to zrobić. Ej, chłopaki, będziemy mieli przerąbane. O nie, idzie. Idzie. Jeden w tym momencie. Gdzie idzie? No? Co się wydarzyło? Tak nie może, do dyrektora w tym momencie. Kto to był? To nie ja, jak coś. Ja widział, kto to. Ja widział. Wszystko wyśpiewacie, do dyrektora w tym momencie. Do dyrektora? Ja wiem, kto to był. Ja nie mogę. Ja powiem. Dobrze wiem, że wy jesteście tutaj rozbrykani po wakacjach i naprawdę wakacje musiały być bardzo udane. Ale co to ma być za jasnych ciasnych? Ja bo Kujona nie siedzę. Tak. To był ten tam. Czekaj. Ale kto? Który? Pokój nauczycielski jest zajęty w tym momencie. Co jest? Ale go wykurzę. Ja go wykurzę. Nie słyszę czego. Ej, Kujon, co ty robisz? Wam do głowy wbił pomysł, żeby ściągać mi spodnie. To nie ja. Ja wiem, kto był. Kto? Hejter mi się wydaje, że wie. Weźmy na stronę. Weź hejtera na stronę, mi się wydaje, że hejter wie. Jak dostanę piątkę, to tak. Ej, dobra. To się wydaje, że hejter wie. To był Kujon. Zdejmuj gacie, każdy mu wszystko robi źle. Szybka, chodź do mnie. To nie ja. W tym momencie. Ale kto powiedział? Wypadł ze skały, ty. No konta. Ej, gdzie on jest? Gdzie on wpadł pod ziemię? Czyli on został wywalony, tak? Co on by zrobił? Ej, ale to straciliśmy. Ej, no Dave! Ej, nie mamy kumpla. Ale w sumie to nie było. Ja bez kolegi tu nie będę się uczył. Oni wyskoczyli przez okno. Jutro będę waszych rodziców, w tym miejscu. Panie Darku, co ten Kujon robi w pokoju nauczycielskim dalej? Weź tego Kujona, zbijemy go. Wypadł ze szkoły, Kujon. Zbijemy Kujona do... Ja nic nie zrobiłem, panie Darku. To też nie on, to Kujon. Dobra, co tu się stało? Nie, dobra, bijemy Kujona bijemy. Bijemy Kujona! Nawalamy! Dawajcie Kujona, dawajcie! Kujona, dawaj! Bierzcie Kujona! Bierz Kujona! Boli go już, dawaj go, dobrze. Zostaw mnie! Tak jest! Pobity Kujon! Dobra, teraz tego, dobrze, elegancko. Trzech muszkieterów jesteśmy, tak? Panie Dariuszu, gdzie pan? Gdzie jest pielęgniarka?
Dzień dobry. Co się stało? Muszę się przyznać, ale pobiliśmy kolegę do krwi. Ale ja go nie pobiłem, oni go bili, a ja tylko patrzyłem. Nie, biliśmy go w trójkę. Pielęgniarki mi się wydaje, że będzie. Pani, proszę, bo mnie biją. Tu jest, tu jest! U pielęgniarki tutaj! Tu jest! Ja wszystko wiedział, ja wszystko wiem! Ja powiem. Tu jest, tu jest! Ucieka, ucieka! Ucieka! Dawaj go drugi raz! Dawaj, kujona! Ucieknij na Marsa! Ej! Dawaj go, kujona! Skonstruowałem ten plecak! Bijemy go! Kurde! Uciekł nam, panowie! Dobra, panowie, chyba pan Dariusz skończył pracę, śledzimy go? Dawajcie do niego na chodzie. Wrzućmy mu dom papierem toaletowym. Dobra, jajkami. A macie jajca? I wsiadł, dawajcie. Ale ma furę. Dawajcie. Dobra, dawajcie do fur, szybko. Wsiadamy, śledzimy go, dawaj. Widzisz, jak jedziesz. Dobra, śledzimy Boże, go, śledzimy co za... go. Dawaj. Ja nie wiedział. Jedzie w lewo. Dawaj. Dawajcie na prawo, za mną. O, ktoś tam... Źle skręcił. Powoli jedzie, powoli. On straży, on według przepisów jedzie w ogóle. Dawaj. Co ty robisz? Ej, what? Co to było? Ale rampa. Ej. Gdzie on wie? Mam jego ochotę, ty. Ej, jest jego dom tutaj chyba. No na nisko ropa. Aaa, bo on we mnie wiedzie. Czekaj, nie róbmy podejrzeń. Ej! Czemu się pali? Oh my god! Co jest? Dobra, wychodzi. To zukryj się. Dawaj, tego. Chodźcie tu. Dobra. Chodźcie na chatę. Chodźcie do domu. To jest nasza baza wypadowa. Jaka pusta chata w ogóle? Kogo to jest? Zapraszam, dom? Tu. Przez okno mamy idealny wgląd na niego. O. No, idealnie to wszystko widać. Widać jak tra. Cio, panowie. No, wbijamy mu na chatę, dawajcie. Przez okno się będziemy patrzeć, jak to jest. Będę go pryskał. Naprawdę ładny pokój to jest. Nagramy go jak sera i wrzucimy do neta. Co ty gadasz? On nie ma okien. Obsmarujmy mu dom. Ej, nie widzę go. Patrz. O, wyszedł! Ej, wyszedł, ty. Muszę jechać do sklepu. Jedzie do shopa, dobra, dawajcie, siedzimy. Siedzimy go dalej. Co to tyle aut nagle? Ja nie mogę. Podejrzewa, panowie, nie... Co jest? Czemu on nie umie wyjechać? Wjechałem w płot, oła! Paweł... Wyjechał? On ma problem. O nie! Kurde, Helena mnie zabija, nie widział tego! Niech sobie odjedzie na spokojnie, zaraz pojedziemy. Nie. On nie potrafi wyjechać z płotu, rozwalił furę. O nie! Patrz co tu jest! Obsmarowałem mu ściany. Debil! Gdzie on poszedł? Zniknął! Ty! Cicho! Idzie tu! On idzie na spacer! Zniszczył auto i poszedł! Gdzie on jest? Debil! Chodźcie, za dom, biegniemy za nim. Kto mi dom wysmarował? Co to jest za napis jakiś? Nie, Dave, to ty byłeś? To ja zrobiłem. Cicho. Kto mi to bez... Muszę zgłosić na policję. Panie Darku, panie nauczycielu, panie Darku! Bo ja tu przypadkiem, ja widziałem, kto to zrobił. Nie. Ja widziałem, kto to zrobił. Takich trzech chłopaczków jest za pana domem i oni to policjowali. Uciekaj! Do góry, do domu! Tutaj, panie Dareczku, tutaj, proszę zobaczyć, tam ucieka jeden. Gdzie? No nie ma tu nikogo. To panie Dareczku, pomal jednego, tu jest, zabij go. Ale ja nie widział. Ja nie wiedział. Mogę mu zrobić krzywdę? Nie, ja nie zrobił. Jak on tu wejdzie, to go pałuje. Dobra, jak tu wejdzie, to tak. Dzwoń po policję, bo to nielegalne są rzeczy. Pana, to nie ja byłem. Gdzie jest reszta? Możliwe, że tutaj w tym domu właśnie. No co to na pewno? Jesteś takim szpagatem! Chyba to nie ma pana. Panie Dareczku, może w innym, może w pana mieszkaniu oni weźli. Nie ma! Nikogo tu nie ma. Nikogo tu nie ma. Oni do pana mieszkania weźli, panie Dareczku. Uciekamy! Panie Dareczku, oni są w tym mieszkaniu na 100%. Idą. Uciekamy! Tu u góry, panie Dareczku. Tutaj, panie Dereszku, tu mamy jednego! Biegnij! Co ty zrobiłeś?! Zostaw mnie! To za to, że dałeś mi kapę! Dobra, ucieczka, ewakuacja z jej chaty! Będziemy mieli, kurde, wyrzucą nas ze szkoły! Zabiją mnie! Wyrzucą nas ze szkoły, dawaj do samochodu! Nie pokazujemy się! Hejter, uciekaj! Uciekaj! Dawaj, ewakuacja! Jest, kurde! Wysiadać! Goni nas! Widzisz, co on robi? A
kurde, dobra, nie. Dobra, Dave to taki szpagasz. Widzowie. Dave ze szpagasz. O kurde! Weź Dave, to już nie zaszczepiasz. Co ty to zrobiłeś? Widzowie, uciekamy w takim razie ze szkoły. Wy oczywiście nie uciekajcie ze szkoły. Widzowie, dawajcie znać, jak u was w szkole. My teraz mamy problem. I nie wiem, gdzie się teraz ukryć. Bo widzowie wyrzucili mnie ze szkoły.